Dzień dobry Państwu, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Już w piątek rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Wśród powołanych przez nowego selekcjonera Talanta Duszenbajewa znalazł się obrotowy Chrobrego Głogów, Bartosz Jurecki. Po nieudanych mistrzostwach Europy rozgrywanych w Polsce w kadrze nastąpiły zmiany. Michaela Biglera zastąpił Talant Duszenbajew. Pewno spory, ale myślę, że tylko z pożytkiem dla całej piłki ręcznej w Polsce. Dwóch młodych trenerów, którzy mogą podpatrzeć trochę trenera Talanta, więc myślę, że dobre wybory. Nowy selekcjoner przeprowadził kilka zmian kadrowych, które jednak nie zaskoczyły doświadczonego zawodnika Chrobrego. Myślę, że nie. Myślę, że już dawno nie było z nami Gieraka i Podsiadło. Myślę, że to są zawodnicy, którzy bardzo dużo się, którzy mocno się wyróżniają. Gierak w polskiej lidze, a Podsiadło zawsze można to usłyszeć, że dobre recenzje zbiera we Francji, więc mam nadzieję, że przyjadą i pomogą reprezentacji. Przed reprezentacją Polski ostatnia szansa na awans do Igrzysk Olimpijskich i ciężko sobie wyobrazić, by nie udało się to Polakom. Myślę, że z każdymi. Jesteśmy chimeryczną drużyną i dobrze wiemy, jaki wielki potencjał mamy, ale jak zawsze w krótkim czasie potrafiliśmy naszą przewagę roztrwonić. Macedonia, ostatnie mistrzostwa Europy, gdzie mieliśmy już 4 bramki zapasu, a o zwycięstwo nie było tak łatwo, tak jak każdy widział. Tunezja jest to klasowa drużyna i myślę, że oni z roku na rok są coraz silniejsi i chcą się pokazać na całym świecie. No i Chile jest chyba najsłabsza teoretycznie drużyna, ale tu możemy się spodziewać bardzo agresywnej obrony 3-3, 3-2-1, gdzie akurat za tą obroną nie przepadamy. Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w piątek 1 kwietnia. Tydzień później biało-czerwoni zagrają pierwszy mecz w turnieju kwalifikacyjnym z Macedonią. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin zajmują po 28 kolejkach Ekstraklasy wysokie 5. miejsce. Tym samym przed podopiecznymi Piotra Stokowca otworzyła się szansa na awans do europejskich pucharów. Lubinianie zapewnili sobie już miejsce w czołowej 8, czym zrealizowali plan minimum na ten sezon. Drużyna oparta na wychowankach Lubińskiej Akademii radzi sobie bardzo dobrze. Już prawie wszystkich znamy, jeżeli chodzi o te zespoły, które zagrają w górnej 8. I trzeba powiedzieć, że czy Zagłębie powinno się któregoś z tych zespołów tak rzeczywiście bać? Nie wiem, myślę, że jesteśmy w stanie podjąć walkę z każdym w górnej 8. Podobnie to zresztą jak w dolnej, po podziale punktów ścisk będzie niesamowity i można powiedzieć, że niemalże każdy wynik jest możliwy, a trzecie czy czwarte miejsce są jak najbardziej w zasięgu. W Lubinie nie chcą składać jednoznacznych deklaracji, bo mierzą siły na zamiary. Mierzymy siły na zamiary. Konkurencja nie śpi, konkurencja też jest bardzo silna. Konkurencja jeszcze bardziej i wyraźnie mówi o tym, że tych pucharów chce. Chociażby Krakowia wyraziła już na początku sezonu stanowisko, że interesują ich puchary i do tego konsekwentnie dążą. My jesteśmy zespołem, który ma rosnąć, tak jak powiedziałem, powoli, dojrzale, ma rosnąć z każdym dniem, stawać się coraz silniejszym. Jeżeli uda się zdobyć te puchary, to my będziemy bardzo szczęśliwi i my nie powiemy, nie, absolutnie to ma się nie stać. Natomiast nie będziemy rozczarowani, jeżeli zajmiemy miejsce 5. czy 6. Lubinianie kolejny mecz zagrają w niedzielę. Ich rywalem będzie Piast Gliwice. Kuźnia Jawor jest objawieniem rundy wiosennej w klasie okręgowej. Podopieczni Władysława Morocha wygrali 2 mecze, w których nie stracili nawet bramki. Teraz przed Jaworzanami kolejne wyzwanie. Kuźnia zagra na wyjeździe z Odrą Chobienia w ćwierćfinale Okręgowego Pucharu Polski. W tym spotkaniu podopieczni trenera Morocha są zdecydowanym faworytem. Będziemy chcieli przede wszystkim wygrywać te pojedynki. Nie wiem, na ile nam się to będzie udawało. Teraz, tak jak chłopakom przed meczem powiedziałem, że mamy wyjątkowo korzystny układ. Wystartowaliśmy zdecydowanie lepiej jak w poprzedniej rundzie, bo w poprzedniej rundzie pierwszy pojedynek przegraliśmy 4-0, teraz wygraliśmy 3, dzisiaj zwycięstwo. Drużyna z Jawora tej wiosny już rywalizowała z Odrą Chobienia, którą w meczu ligowym pokonała na własnym boisku 3-0. To już wszystko w wydarzeniach sportowych na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.